Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. To jest kolejny program z cyklu Dokąd zmierzamy na antenie Misji TV. Program, w którym rozmawiamy o przyszłości i kondycji naszej ojczyzny. Dzisiaj zastanowimy się nad tematem, którym jesteśmy bombardowani już od dłuższego czasu, że wisi nad nami groźba wojny, jesteśmy zagrożeni. Różni eksperci zachodni mówią, że na tak zwanej wschodniej flance NATO, jak jest nasz kraj również określany, już być może w przyszłym roku rozpoczną się działania wojenne. Na to nakładają się nowe regulacje miłościwie nam panujących dotyczące terminu stawiennictwa w jednostkach wojskowych, który wynosi po ogłoszeniu mobilizacji 6 godzin. Powyżej tego to już można być uznanym za dezertera. Wokół tego wielka dyskusja się roztacza. No i właśnie zadamy pytanie, czy nie jesteśmy również podprogowo przygotowywani na wojnę? No i też trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy dzisiejsi Polacy są do takich ekstremalnych warunków przygotowani. O tym dzisiaj w rozmowie z moimi Państwa gościem, którym jest dr Magdalena Ziętek-Wielomska, filozof, publicysta, prezes Fundacji Instytut Badawczy Provitabona. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Na początku oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie i zachęcam także do zadawania pytań na czacie na żywo, które będziemy zadawać w drugiej części programu. No, zacząłbym od tego, o czym już wspomniałem, ten sześciogodzinny termin stawiennictwa. Tu się przetacza dyskusja, że tu już, prawda, szykują coś. Druga strona mówi, że no tutaj właśnie to wisi nad nami groźba wojny, więc musimy być gotowi, więc takie regulacje są potrzebne. Ale czy to nie wywoła odwrotnego skutku? Czy takie właśnie pokazanie, że tutaj zaraz możemy wyciągnąć ludzi z pracy, z domów, wezwać ich do wojska i być może zaraz rzucić na front, bo dojdzie do jakiegoś konfliktu zbrojnego? Bo przecież wydawało się, że żyjemy w takich czasach, gdzie nic nam nie grozi, tym bardziej, że przecież jesteśmy w NATO i to nam gwarantuje absolutne bezpieczeństwo przed jakimkolwiek wrogiem. Czy polskie społeczeństwo, jeżeli w ogóle istnieje, bo na ten temat też są czasem spory, jest przygotowane na taki wariant i czy nie doszłoby do jakiegoś rodzaju oporu w razie takiej sytuacji? To znaczy, ja myślę, że wariant taki, że Polska teraz rzeczywiście byłaby jako Polska wciągnięta do wojny z Rosją, jest absolutnie nierealistyczny. Właśnie dlatego, że jesteśmy w NATO i NATO nie chce tej wojny, prawda? Tak długo jak działamy jako członek NATO, to tutaj no, widać było wyraźnie, że NATO takiej konfrontacji bezpośredniej, NATO-Rosja się boi. I zresztą też można powiedzieć, że chyba dzięki temu, że w NATO jesteśmy, to rzeczywiście jeszcze do tej wojny nie weszliśmy, bo gdybyśmy nie byli w NATO, to prawdopodobnie Polska już dawno by w tej wojnie uczestniczyła i widać było, że nasi rządzący się po prostu do tego palą. Natomiast mamy do czynienia z innymi manewrami. Po pierwsze, widać wyraźnie, że przede wszystkim Niemcy wykorzystują tę sytuację do tego, żeby budować armię europejską, do tego, żeby budować po prostu nową jakąś europejską, jak to się nazywa, architekturę bezpieczeństwa. I w tym kierunku absolutnie potrzebna jest jakaś taka atmosfera psychozy w Polsce, psychozy wojennej i to się powoli rzeczywiście, no jakby tutaj taką całą atmosferę właśnie psychozy wojennej buduje, podtrzymuje, chociażby przecież niedawno wypłynęły rzekomo jakieś dokumenty Bundeswehry, prawda, o tym, że Rosja się szykuje do ataku, no to jest właśnie takie celowe podgrzewanie tutaj atmosfery. Ale jest jeszcze jeden wątek, o którym mało się mówi i rzeczywiście mamy też mało informacji na ten temat. Możemy na razie tylko i wyłącznie głośno postawić pytanie,
Czy Berlin nie byłby zainteresowany tym, żeby Polska i Ukraina znajdowały się coraz bardziej na kursie kolizyjnym? Jakby kwestia rolnictwa tutaj jest pierwszym tego symptomem, ale takich symptomów może być więcej. Przecież dopiero co Zełenski obwieścił, że to Niemcy mają być tutaj tą siłą przewodnią Europy. Zełenski przecież też na forum w ONZ-cie postulował, żeby Niemcy, prawda, tam uzyskały stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa. Więc tutaj musimy też się przyglądać, czy nie są podejmowane jakieś działania, żeby właśnie tą miłość Polaków do Ukrainy teraz przesterować w coś zupełnie innego i spowodować tutaj jakiś konflikt. Nie mówię tutaj o regularnej wojnie, absolutnie nie, ale o jakimś takim podsycaniu jakiejś wrogości, może jakieś incydenty. Musimy pamiętać, że mamy dużo obywateli ukraińskich na terenie naszego kraju, więc ja nie wiem, czy tak jest, ale jakby znając niemieckie algorytmy, ich sposób działania, jakby znając ich cele długofalowe, musimy też taką opcję brać pod rozwagę, że tutaj może się szykować po prostu jakaś, nie wiem, wojna domowa, właśnie jakieś zamieszki, no, które by służyły do tego, żeby ostatecznie no, zlikwidować już te resztki po prostu państwowości, no bo oczywiście o państwie polskim to już nie można mówić, to już jest tylko i wyłącznie jakaś taka fasada. Ale cel Niemców jest jasny. Federalizacja Unii Europejskiej, budowa mitel tej Europy, prawda, jakby tutaj hegemonia niemiecka na tym obszarze i myślę, że to jest jakby ten punkt widzenia, który musimy tutaj przede wszystkim brać pod uwagę. Zastanawia fakt, że paradoksalnie mamy wiele takich wydarzeń historycznych, które też można wykorzystywać do podnoszenia tej psychozy. No ostatnio było jedno z nich, rocznica powstania styczniowego, która przeszła gdzieś tam bez echa, ale na przykład film o powstaniu styczniowym nakręcono i to u mnie tak wywołało takie myślenie, czy to nie jest takie przypominanie właśnie, niekoniecznie tym właśnie szarym ludziom, ale tym tej młodzieży zaangażowanej w jakieś inicjatywy patriotyczne, podbijanie tego bębenka antyrosyjskiego. Za chwilę będą kolejne rocznice, które będzie można w ten sposób wykorzystać. Czy to nie idzie w tą stronę? Jak najbardziej, no niestety, ale nasi przeciwnicy nauczyli się manipulować naszym patriotyzmem i to już się dzieje od no, przynajmniej 200 lat, prawda, gdzie jakby podsuwane nam są kierunki działania patriotycznego, które są korzystne dla zewnętrznych organizatorów, ale są fatalne w skutkach dla nas, prawda, no jeśli chodzi o powstanie styczniowe, no to tutaj warto przypomnieć tezę, że no, ono właśnie było potrzebne Bismarckowi do tego, żeby móc uzyskać akceptację Rosji, prawda, do tego, żeby Niemcy się zjednoczyły, więc tym naszym patriotyzmem bardzo mocno się manipuluje. Jaka to jest główna linia? No, główna linia jest oczywiście jakby, ja uważam i to przecież mówię ciągle, że tym państwem, które moim zdaniem jest najbardziej, największym zagrożeniem dla Polski, bo prowadzi autentycznie, konsekwentnie antypolską politykę obliczoną na wymazanie po prostu polskości, to są Niemcy. I Niemcy mają interes oczywiście w tym, żebyśmy my tego nie widzieli i nie rozumieli. Będą się stylizować notorycznie jako nasi przyjaciele. Natomiast tym głównym wrogiem demonizowanym ma być oczywiście Rosja, prawda? I Rosja ma swoją politykę, ale Rosja nie jest tym państwem, które sobie postawiło jakiś cel egzystencjalny właśnie taki, żeby Polska i polskość zostały po prostu zniszczone. Więc ciągle ta uwaga Polaków kierowana jest przeciwko Rosji, gra się tą kartą Rosji i te emocje się bardzo mocno rozkręca.
I ja tutaj jakby ja nie widzę ratunku w tej chwili dla Polski, powiem w ten sposób, dlatego że to zaślepienie już jest tak wielkie i nawet ten stosunek do Rosjan się zmienił. On już jest taki autentycznie bydlęco-barbarzyński, tak bym powiedziała. Kiedyś to jednak było tak, że car jest zły, ale Rosjanie to jednak biedne ofiary, dobrzy ludzie. A od kilkunastu lat mamy do czynienia z taką ordynarną właśnie niemiecką, nazistowską, taką rasistowską wręcz propagandą, gdzie ci Rosjanie już są po prostu kompletnie dehumanizowani i odzierani już z wszelkich jakichkolwiek po prostu cech ludzkich. No nie jest jakby polski algorytm, to jest absolutnie niemiecki algorytm i właśnie o to chodzi, żeby Polacy po prostu już byli tak przesiąknięci tą nienawiścią, jakąś taką ordynarną, taką rzeczywiście pogardą. Po co? No po to, żeby się zgodzili na budowę armii europejskiej, na federalizację Unii Europejskiej, na to, żeby ostatecznie zrezygnować z tych resztek formalnej suwerenności, no bo trzeba tym ruskim przywalić, prawda? I jakby agresorem nie jest tutaj Rosja. Rosja w tej chwili tkwi, znaczy buduje bardzo ścisły sojusz z Chinami. Rosja się przeorientowała na wschód, działa bardzo intensywnie w obrębie państw BRICS. Przecież Iran teraz dołączył do BRICS-u i mamy do czynienia z bardzo intensywną współpracą rosyjsko-irańską, także rosyjsko-indyjską, prawda? Rosjanie są obecni w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i dla nich ten kawałek ziemi tutaj, Europa, to jest, przepraszam za wyrażenie, ale za dupie świata. Oni wprowadzą w tej chwili naprawdę mocarstwową, globalną politykę, ale centrum świata przesunęło się gdzieś indziej, jest w Azji. My jesteśmy w tej chwili jakimiś peryferiami po prostu świata. Ale tego Polacy nie rozumieją i dlatego jakby Rosja nie ma tutaj interesów strategicznych, natomiast absolutnie Niemcy mają interes w tym, żeby Rosję właśnie tak przedstawiać, no bo mają swój plan budowania Mitteleuropy, budowania właśnie swojego imperium europejskiego i oni będą to konsekwentnie robić, nawet jeśli obiektywnie ich możliwości do tego, żeby taki projekt domknąć są po prostu ograniczone. Bo nie mają takiego potencjału, ale niemiecka historia nieraz pokazała, że jakby ich nie interesuje, co jest obiektywnie możliwe, bo tkwią w tym swoim paradygmacie, że jakby wszystko jest możliwe, tylko trzeba bardzo chcieć zmobilizować się i konsekwentnie to robią, a wszyscy dookoła śpią, po prostu śpią i nie rozumieją tego, co się dzieje. No ale tutaj w środowiskach, nawet tych, które się posługują szyldami narodowymi, właśnie kiedy dochodzi do podniesienia postulatów, no nazwijmy na przykład antywojennymi, ale można by je określać też jakoś szerzej, no to mamy właśnie, że to jest zdrada, kapitulanstwo, że prawda, defetyści, zdrajcy, dezerterzy, etc., etc. No ale właśnie to jest pewnego rodzaju, nawet powiedziałbym, dylemat moralny. Czy powinniśmy, prawda, spełniać obowiązek obrony ojczyzny, gdy wiemy, że wojna jest wywołana właśnie w tym celu, żeby ojczyznę zniszczyć? Bo i wiemy, że ta wojna nie służy absolutnie realizacji naszych interesów, tylko jest to wojna w absolutnie obcych interesach. Jest to obca wojna, no tak jak tyle, że tam akurat jechali żołnierze zawodowi do Iraku czy do Afganistanu. No ale to trochę tak jakby właśnie nas powołano w szeregi i kazano, prawda, wyzwalać Afganistan. Niczym, prawda, Armia Czerwona też wyzwalała różne kraje. No jakby tutaj powstania były takim właśnie przykładem, gdzie przecież było wielu Polaków, wielu wojskowych, którzy byli przeciwnikami tych powstań i często byli mordowani po prostu przez powstańców, byli mordowani jako zdrajcy. Polacy mordowali Polaków, prawda, uważając, że ci, którzy się przeciwstawiają powstaniom, są zdrajcami, więc my musimy o tym pamiętać, że nieraz właśnie polscy patrioci prawdziwi mieli do czynienia z takim dylematem i często płacili za to życiem, bo nie chcieli w tym uczestniczyć, nie chcieli, chcieli wręcz temu zapobiec i mieli rację, ale przegrali. Więc ja powiem tak, no
ten polski algorytm patriotyczny, on jest w tej chwili już tak zawirusowany, on już jest tak zewnątrz sterowny, że ja tutaj już nie widzę tak naprawdę możliwości oczyszczenia tego. Ja już nie widzę tej możliwości jakiegoś narodowego opamiętania się, jakiejś refleksji i wyjścia z tego. I ja nie wykluczam, że po prostu pewne rzeczy się będą musiały zadziać, bo się po prostu będą musiały zadziać, żeby coś się definitywnie zakończyło. Jakby na ten moment jestem tutaj dość dużą pesymistką, bo ja jestem przekonana, że Niemcy swój plan do pewnego punktu zrealizują, że rzeczywiście będą tutaj destabilizować region coraz bardziej. Ostatecznie tą psychozę antyrosyjską tak podkręcą. Jakby tutaj oczywiście ta pułapka polega na tym, że warunkiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej jest to, żeby przeprowadzić reformę traktatów, prawda, czyli właśnie w kierunku tej federalizacji tak zwanej. I moim zdaniem oni to zrobią, bo krok po kroku ten swoją Unię Obronną budują. Przecież już są fundusze europejskie na wspólne zakupy broni dla Ukrainy, gdzie Ukraina jest tylko pretekstem do tego, żeby takie mechanizmy już budować po prostu wspólnej obronności, wspólnych technologii. Budowania technologii, organizowania technologii i tak dalej, więc to już się dzieje. Przecież armia holenderska została przyłączona do armii niemieckiej, no o czym my tu mówimy, prawda? Te procesy są bardzo daleko zaawansowane. Z tego punktu widzenia też trzeba rozumieć, dlaczego Niemcom tak zależało, żeby Finlandia i Szwecja wstąpiły do NATO, bo dzięki temu rosną w NATO wpływy niemieckie, a maleją amerykańskie. I powiem tak, jakby póki NATO istnieje, to jednak tutaj wiadomo, że to pole manewru jest Niemców ograniczone. Na razie Niemcy używają NATO do swoich celów. Jakby propaganda jest taka. Trump powiedział, że wyprowadzi Stany z NATO. Że jak Trump wygra wybory w Stanach, to prawda, Stany opuszczą NATO, więc wtedy kto nas będzie bronił, prawda? Amerykanie nas nie obronią, więc się musimy bronić sami. I to jest ta propaganda, że właśnie dlatego musimy się bronić sami. Kwestia jest tego rodzaju, że Stany Zjednoczone rzeczywiście, jakby no ich pozycja słabnie na arenie międzynarodowej, jednocześnie Amerykanie, jakby ich głównym przeciwnikiem są Chiny, chcą się koncentrować na Pacyfiku, prawda? Amerykanie by już chcieli zakończyć tutaj to wszystko, bo to już jest dla nich po prostu problem, bo chcieliby skoncentrować swoje wysiłki na po prostu na Pacyfiku i na Chinach. No i co będzie w sytuacji, kiedy rzeczywiście jakby pozycja Stanów już będzie tak słaba, że rzeczywiście gdzieś ich pozycja w NATO będzie też coraz słabsza? Jakby wtedy kto wie po prostu, na jaki pomysł Niemcy wpadną. To jest kraj, który działa też według swoich własnych algorytmów. My mamy swoje, oni mają swoje. Jak się zna jedne i drugie, to można wtedy wiele rzeczy przewidzieć po prostu. Natomiast to zastanówmy się jeszcze nad jednym, bo wiemy, że obecny rząd raczej działa w interesie niemieckim. Natomiast z drugiej strony wydawało się, biorąc pod uwagę poprzednie te 8 lat rządów Platformy, że w zapalczywości i antyrosyjskości była to partia troszeczkę jednak bardziej umiarkowana od PiSu. I czy tutaj to umiarkowanie jednak zadziała, bo to trochę, to też może być taka trochę karkołomna analogia, to trochę tak jak szpiega najsłynniejszego amerykańskiego w Związku Radzieckim, według niektórych teorii właśnie zadań Olega Pieńkowskiego, wysłała grupa wewnątrz samego Związku Radzieckiego na czele z niejakim generałem Sierowem, bo wiedzieli, że no, dobrze im się żyło w tym systemie i tak perspektywa wojny atomowej trochę ich przerażała, no bo no zginąć można w tej sytuacji i dlatego podjęli działania, które osłabiały pozycję Związku Radzieckiego, żeby nie doszło do konfrontacji. I czy tutaj właśnie takie osobiste jakby niechęć do poświęceń weźmie górę, czy jednak będzie ten plan realizowany z konsekwencją aż do samego końca?
Znaczy, ja bym była tutaj ostrożna z tym twierdzeniem, że Tusk to Niemcy, bo to jednak tamte jakby wpływy amerykańskie są także duże. To ja bym tutaj, ja tutaj trochę na to patrzę inaczej. Wtedy Tusk się zachowywał jak zachowywał, bo czasy były inne, bo generalnie jakby Zachód też wtedy z Rosją rozmawiał i to był taki czas, gdzie przynajmniej jakoś tak oficjalnie różne rozmowy prowadzono, więc raczej tutaj stanowisko Tuska było odpryskiem tego, co się polityki amerykańskiej czy niemieckiej. Więc teraz to po prostu jakby czasy się zmieniły w tym sensie, że mocodawcy realizują zupełnie inną politykę. I jakby różnica między PiS-em a PO jest oczywiście taka, że PiS no, eksploatuje tą całą właśnie retorykę narodową, powstańczą, właśnie sanacyjną. No to oni jakby się widzą w tej tradycji, prawda? Piłsudski, powstania i tak dalej. No Tusk się odwołuje do innej tradycji, jakiejś takiej właśnie europejskiej, liberalnej, postępowej, więc u niego takiej frazeologii po prostu nie znajdziemy. Jakby on się nie podnieca tymi samymi ideami, którymi podniecał się PiS, prawda? Którymi przede wszystkim podniecał się Jarosław Kaczyński. Jego podniecają, można powiedzieć, inne rzeczy, więc takiej retoryki powstańczej tutaj nie będzie i dzięki Bogu. Ale no, będzie prowadził taką politykę, jaką będzie musiał prowadzić, jak mu każą tutaj właśnie jakby szykować Polskę do budowy tego Europa Festung, prawda? Czy tam Festung Europa, no bo jakby tutaj widać, że Europa ma się stać taką twierdzą i jesteśmy autentycznie w procesie jakiejś militaryzacji Europy. Wprost się o tym mówimy. Autentycznie jesteśmy już po prostu w procesie militaryzacji, żeby budować tutaj Festung Europa. Więc jak dostanie takie wytyczne, to, no to będzie je realizował i tyle. To jest jakby wszystko się rozbija o to, jak daleko ten plan będzie, jakby on będzie mógł zajść, będzie mógł być realizowany, dlatego że oczywiście jakby Niemcy i w ogóle Zachód, no już nie ma szans w starciu z Chinami i Rosją, Indiami, Iranem, z całym tym układem państw. Po prostu nie ma obiektywnie już takich szans. Jedynie rzeczywiście co można rozpętać, to jakąś globalną wojnę nuklearną, gdzie po prostu wszyscy się pozabijają i autentycznie Homo sapiens po prostu zakończy egzystencję w takiej formie. To jest jakby jedyna, można powiedzieć, rzecz, która może z tego wyniknąć. Więc bardziej kwestia jest tego, jak daleko Zachód tutaj w tym zajdzie, w sensie na ile starczy pieniędzy, bo to jest kwestia tego, że Zachód no, jest pogrążony w długach i już po prostu gdzieś te budżety się nie spinają najzwyczajniej w świecie, a państwa BRICS już się doić nie dają. No, to jest jakby problem, prawda? To jest wojna o pieniądz. No, jakby Zachód żerował na całym świecie, więc mógł się zbroić, a w tej chwili państwa BRICS po prostu, chociażby realizując politykę dedolaryzacji, ograniczania właśnie wpływu Zachodu, więc i dojenie jest mniejsze i w końcu kiedyś tych pieniędzy tutaj zabraknie, więc to jest też kwestia tego, na ile starczy pieniędzy. No i na ile pozwolą po prostu Chiny, żeby pewne rzeczy się rozwijały i eskalowały, a na ile w odpowiednim momencie zostaną najzwyczajniej w świecie zablokowane, przyblokowane, bo no Chiny po prostu są supermocarstwem i będą nowym hegemonem świata i tyle. I Niemcy nie podskoczą po prostu. Wracając jeszcze do kwestii tej części patriotycznej, zwłaszcza ludzi młodych, no bo oni zazwyczaj idą na wojnę. Analogia ukraińska, bo na Ukrainie, no co by nie mówić, te prawda, organizacje skrajnie nacjonalistyczne czy wręcz neonazistowskie typu Azowa, no co by o nich nie mówić, jednak chyba w swoje idee wierzyli. No i dziwnym trafem na przykład taki Azow, prawda, wyginął w Mariupolu. Zresztą teraz tam doszło do
do zestrzelenia tego samolotu z ukraińskimi jeńcami, gdzie właśnie część też była z Azowa. I czy to właśnie nie jest, czy na Ukrainie nie był wdrożony podobny plan, żeby właśnie tych ludzi ideowych, jakkolwiek byśmy tych idei nie oceniali negatywnie, po prostu wyeliminować i zostanie miejsce dla kogo innego? Raczej mechanizm był taki, żeby ludzi ideowych właśnie wprowadzić na błędne ideologiczne tory, właśnie jakby wpakować w taki ślepy zaułek anachronicznych takich koncepcji, bym powiedziała, nazizujących, które są anachroniczne po prostu w naszych czasach, by nie dopuścić do tego, żeby rzeczywiście rozwijał się prawdziwy patriotyzm, takiego jakiego w naszych czasach potrzebujemy, czyli chociażby wzorowany na narodowej demokracji, na pracy organicznej, na rozumieniu świata finansów, umiejętności budowania banków, spółdzielni, budowania swojego własnego zaplecza gospodarczego. To wszystko, co robiła narodowa demokracja. To była wojna właśnie o pieniądz, o gospodarkę, o prawo, o media. Oni to robili bardzo, bardzo konsekwentnie i bardzo dobrze, co przecież zostało świetnie pokazane w filmie Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, prawda? Jakby to jest droga, to jest prawdziwa droga. Ale właśnie ci, którzy rządzą, zrobią wszystko, żeby polski czy ukraiński patriotyzm tak nie wyglądał, prawda? I właśnie pcha się młodych ludzi, właśnie wyklętych, właśnie w powstania, wojny, żeby wpuszczać właśnie ten patriotyzm zupełnie w ślepy kanał. A w przypadku Azowa to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo Azow to są w dużej mierze Rosjanie. To nie są Ukraińcy, to są Rosjanie, rosyjscy nacjonaliści w tym znaczeniu, że to są Rosjanie, którzy uważają, znaczy wierzą w supremację białej rasy i uważają, że Rosją powinni rządzić tylko Rosjanie biali czystej krwi, a wszystkie wpływy jakieś tam mongolskie, azjatyckie w Rosji powinny być wzięte za mordę i prawda tutaj jakby właśnie i Rosjanie, jakby władze rosyjskie z tymi nacjonalistami walczą, bo jakby formuła Imperium Rosyjskiego jest otwarta, mówiąc językiem nowoczesnym, inkluzywna, prawda? Także osoba, nie wiem, mongoidalna może zostać funkcjonariuszem aparatu, prawda? I robić karierę, bo to jest właśnie formuła Imperium. Imperium jest otwarte dla wszystkich. Każdy może zrobić karierę. Więc paradoksalnie właśnie tutaj Rosjanie w ten sposób się pozbyli swojego własnego problemu, swoich własnych nacjonalistów i to jest taka trochę ironia losu, że właśnie w ten sposób zamiast trzymać ich w więzieniach, to w ten sposób no, po prostu się właśnie problemu pozbyli. Także jakby taki jest mechanizm. Najpierw w błędne idee puścić, a potem właśnie w ten sposób wykorzystać, zużyć i wyrzucić na śmietnik historii. No ale to zostańmy jeszcze w tych tematach. No bo widzieliśmy ten eksodus, prawda, z Ukrainy zaraz po 24 lutego 2022 roku. Podejrzewam, że w Polsce by było podobnie, bo zastanawiając się nad tą całą propagandą, nad tą psychozą, właśnie czy ta psychoza może ogarnąć no właśnie na przykład takich różnych korpolutków, takich typowych przedstawicieli młodych, wykształconych z wielkich miast, czy oni naprawdę pójdą, prawda, kiedy dostaną taką kartę powołania, jeśli ją w ogóle dostaną, czy też wsiądą w samochód i udadzą się najkrótszą drogą do najbliższej granicy, bo ja myślę, że właśnie ten drugi wariant wybiorą. Jak najbardziej, no jakby fajnie się walczy z Rosją za pomocą Ukraińców, prawda? A jakby tutaj Polacy sami musieli rzeczywiście do takiej wojny stanąć, no to dokładnie by tak było, że kto miałby taką możliwość, to by po prostu uciekał, no bo to fajnie się w internecie walczy, prawda? Ale nie jest to społeczeństwo, które byłoby gotowe ginąć za własny kraj, po prostu.
prostu najzwyczajniej w świecie. Dlatego też Niemcy już oficjalnie zaczynają mówić o tym, czytałam taki artykuł, czy istnieje możliwość, żeby do Bundeswehry przyjmować nie Niemców, osoby bez obywatelstwa niemieckiego, tylko na przykład z obywatelstwem unijnym. Gdzieś tam się to już o tym zaczyna mówić. Więc to może być taki kierunek właśnie, jakiś takich najemników. No Niemcy mają chyba w tym doświadczenie. No, mają właśnie duże doświadczenie i dlatego pewnie liczą w powodzenie tego projektu. Dlatego moim zdaniem na tym etapie właśnie ta cała psychoza głównie służy temu, żeby militaryzować, żeby mieć uzasadnienie dla tych zmian prawnych, tych spraw właśnie tej federalizacji. A na ile są to realne przygotowania do wojny, to już jest właśnie inna sprawa. To myślę, że tutaj już tą część zakończymy i przejdziemy do pytań, bo widzę, że one się zaczynają mnożyć, a w zasadzie ja już o co chciałem zapytać, to zapytałem, więc... No, powiedziałam wiele kontrowersyjnych rzeczy, więc spodziewam się pytań. No to zobaczymy, co tutaj nasi widzowie pytają. Mirosław Tomczyk. Czy z teorii konfliktów nie wynika, że powinniśmy przyłączyć się do BRICS? No, powiem tak, no w teorii to jest absolutnie najlepsze rozwiązanie obiektywnie dla Polski. To jest właśnie linia Romana Dmowskiego, prawda? Nie dopuścić do powstania Mitteleuropy, Paneuropy i przyłączyć się tutaj do tego bloku. Tym bardziej, że Chiny są nowym globalnym mocarstwem, nowym liderem, nowym hegemonem, więc my powinniśmy być po tamtej stronie, ale w realnym życiu nie widzę w tej chwili absolutnie żadnej możliwości, bo państwa polskiego nie ma po prostu. To jest teren, na którym działają różne agentury i tutaj nie ma prawdziwie władz polskich. My już sobą nie rządzimy, jesteśmy tylko polem, na którym inni toczą swoje własne walki. Kolejne pytanie WK. Czy USA, Wielka Brytania i Francja pozwolą Niemcom na posiadanie bomb atomowych? No jakby Niemcy sami twierdzą, że sami tej broni atomowej nie chcą mieć, dlatego mówią już wprost o tym, że to Unia Europejska powinna mieć, prawda? To już wielu polityków niemieckich wprost o tym mówi, że to Unia Europejska powinna właśnie taką broń posiadać i nawet taki naprawdę znany, wpływowy niemiecki politolog Herfried Münkler, który moim zdaniem w swoich książkach właśnie wyraża jakby te niemieckie idee i ich niemieckie plany, nawet przecież mówił, że ta walizka, prawda, mogłaby wędrować po krajach europejskich, nie wiem, co roku w innym kraju się znajdować, nawet w Polsce mogłaby się znajdować, prawda? Więc jakby oni próbują to w ten sposób rozwiązać, żeby to była unijna, europejska broń, a nie niemiecka. Ciekawy koncept. Kolejne pytanie, Wiesław Łamaga. Jakie plany na Polskę ma AfD? AfD jest partią przede wszystkim niejednolitą, prawda? Tam jest pewien rdzeń taki liberalno-narodowy, bym powiedziała, który chce bardzo mocno ograniczyć w ogóle zasięg działania Unii Europejskiej. No ale niestety jest tam też to skrzydło rewizjonistyczne, które jest po prostu skrzydłem rewizjonistycznym najzwyczajniej w świecie. I to jest kwestia tego, które skrzydło tam w odpowiednim momencie zwycięży. I będzie dominować, prawda? Więc no ja mam do AfD bardzo, bardzo zdystansowany stosunek. Zresztą teraz w Niemczech jest nowa inicjatywa Werte Union, to jest taka grupa w ramach CDU, jakichś takich konserwatywnych polityków i właśnie szef tej grupy, nie pamiętam nazwiska, ale to był były szef Bundeswehrfassungsschutz, czyli człowiek służb, zapowiedział właśnie, że ta Werte Union, Unia Wartości ma się przerodzić w partię polityczną i że ta partia jest gotowa do współpracy z AfD. Więc kto wie, co tam w tle już się dzieje i jakie przetasowania są po prostu szykowane. Trzeba pamiętać, wpływy amerykańskie będą coraz słabsze, więc Niemcy też w pewnym momencie zaczną te wpływy w odpowiednim momencie czyścić i po prostu trzeba obserwować, co tam się będzie działo.
No ale czy to może być tak, że nie będzie wiadomo, co będzie gorsze, czy unijna dżuma, czy taka neoimperialistyczna cholera, w którą może się przerodzić AfD? Jak najbardziej może się przerodzić, bo jakby Niemcy nie zmienili te, właśnie można powiedzieć, niemieckie elity i niemieckie służby realizują po prostu te wytyczne, które realizowały wcześniej, tylko oni przez to, że dostali dwa razy po głowie, jeśli chodzi o przegraną wojnę, nauczyli się czekać, prawda, i wiedzą, na co sobie mogą pozwolić, a partia CDU jest no, bardzo mocno związana tym sojuszem transatlantyckim, no i w pewnym momencie może być tak, że ona będzie jakby wygaszana, bo ktoś dojdzie do wniosku, że tam tych wpływów amerykańskich jest zbyt wiele, żeby z nimi walczyć, więc może po prostu całą partię zacząć powoli wygaszać. Taki wariant jest możliwy. Kolejne pytanie, Grzegorz Toczek. Czy przyjmie pani zaproszenie na wywiad do Jaruzelskiej? Dlaczego tak lub dlaczego nie? No już byłam u pani Jaruzelskiej, jeden wywiad przeprowadziłam. Ja akurat nie mam problemu z panią Jaruzelską, no bo nie jestem zadrzmiona właśnie tym antykomunizmem, którym właśnie faszeruje się polskie głowy z Niemiec i ze Stanów, po to, żeby Polacy tylko widzieli, prawda, tutaj komunizm i wszystko w tych właśnie antykomunistycznych okularach. Monika Jaruzelska to Monika Jaruzelska i tyle. Jest to osoba, która prowadzi swój program i ja nie rozumiem w ogóle po prostu tych reakcji na prawicy w stosunku do tej osoby. A jeśli chodzi o stosunek do jego ojca, do jej ojca, no to ja wprost mówię, że najbardziej Jaruzelskiemu za złe można mieć to, że się dogadał z Rockefellerami, prawda? Jakby to jest clue tej osoby. To jest właśnie ta osoba, która już właściwie no, wprowadziła nas na tę drogę właśnie podporządkowania Polski po prostu tej międzynarodowej banksterce. Przy czym sam Jaruzelski był moim zdaniem sterowany bardzo mocno przez Kiszczaka i Rakowskiego i to są osoby, które były głównymi architektami po prostu tej polityki. No i ta fiksacja chorobliwa właśnie na Jaruzelskim służy do tego, żeby nie widzieć właśnie i Kiszczaka i Rakowskiego, którzy prawdopodobnie, jakby wynika to z analizy ich działania, nie mam dowodu, więc mówię, że to jest moja opinia, żeby mi ktoś po sądach nie ciągał, moja opinia, moje przekonanie, wynika to z moich algorytmów, ale były to osoby, które no, bardzo blisko współpracowały z wywiadami zachodnimi, prawdopodobnie niemieckimi i właśnie w ten sposób jakby Jaruzelski tutaj był użyty do tego, żeby rozpocząć demontaż Polski, prawda? Ale Polacy mają tych procesów nie rozumieć, mają go widzieć tylko i wyłącznie jako pachołka Kremla, pachołka Moskwy, prawda, rosyjską onucę i tak dalej. I tak się właśnie Polaków robi i ci najbardziej patriotyczni są tutaj najgłupsi, najbardziej jacyś tacy tępi w gruncie rzeczy, no i są wykorzystywani na szkodę Polski. I tak jak mówiłam, ja już nie wierzę tutaj, że Polacy sami się opamiętają i myślę, że pewne procesy muszą dojść do końca, że naprawdę jakby Polska dostanie bardzo mocno po głowie, ale to tak, że chyba mało kto się spodziewa, jak to może wyglądać i prawdopodobnie to będzie jedyny sposób na to, żeby rzeczywistość dotarła, żeby po tych 300 latach do Polaków w końcu dotarło, kto jest naszym głównym wrogiem, kto tym wszystkim zarządza, steruje, kto nami manipuluje, budzi też w nas jakiś taki narcyzm, jakąś próżność, pychę, megalomanię, no bo tak się ludźmi manipuluje, prawda? No, to jest najprostszy sposób. Łechtać ego. Kolejne pytanie, Jasiek z Toronto. Kto jest dla pani fundamentem, wzorem poglądów i opinii? To jest coś niewiarygodnego, ale jak się patrzy na dorobek Romana Dmowskiego, ponad 100 lat minęło i to jest po prostu nadal aktualne. To jest absolutnie aktualne. Oczywiście jakby pewne sprawy drugorzędne związane już stricte z jego epoką już gdzieś tam
po prostu nie mają zastosowania, ale jeśli chodzi o w ogóle zrozumienie, czym jest ideologia narodowa, zrozumienie, czym jest interes narodowy, czym jest polska racja stanu, zrozumienie właśnie całego tego układu geostrategicznego, który w podstawowych zarysach jest ciągle ten sam, to jest moim zdaniem geniusz polskiej rzeczywiście polityki, geostrategii, ideologii politycznej, rodzynek tak naprawdę w tej gęstej zupie właśnie tego stęchłego, tego pseudopatriotyzmu, który gdzieś tam jest podlewany z zewnątrz przeciwko nam. Aż to jest niewiarygodne, że ktoś taki się pojawił. Zresztą mam wrażenie, że to jest chyba taki po prostu nasz los, że mamy jakieś takie morze miernot i co jakiś czas pojawia się po prostu autentyczny geniusz, który wyrasta całkowicie poza, ponad wszystkich, no i przez to jest niedoceniany, prawda? I to jest ten problem, ale naprawdę jakby i tym bardziej w tych czasach właśnie w tej rozgrywce, którą mamy przed nami, Dmowski jest potrzebny i rozumienie po prostu jego sposobu myślenia jest potrzebne, dlatego jest tak tępione. Kolejne pytanie, Beata G. Czy możliwe jest, żeby Niemcy za pomocą Tuska rzucili Polskę na wojnę samą, a nie jako członka NATO? Teoretycznie jest to możliwe w sensie, że Polska może sama się zrzec, prawda, tutaj jakby, że sama się zrzeka, że NATO będzie bronić, ale wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne i znowu jakby apeluję, wychodźcie z tego schematu, że Tusk to jest marionetka Niemiec. To jest właśnie ta propaganda pisowska, no oczyście głowy od tego. Tusk jest tak samo zależny od Stanów, jak i od innych państw tego układu, prawda, jakby głównym jego mocodawcą jest jednak Brzeziński, prawda, więc to jest trochę wszystko bardziej złożone i trzymajmy się po prostu z dala od tej propagandy Tusk, czy PO, czy PiS, bo w ten sposób właśnie nas się niszczy, rozwala od środka a prawdziwi sprawcy, ci, którzy to wszystko reżyserują, są niewidoczni, prawda, tam po prostu za plecami siedzą. WK pyta, czy Niemcy, chcąc zrealizować swoje plany, będą musieli się pozbyć dużej części imigrantów? No jakieś plany są, prawda? Gdzieś tam niedawno ta informacja wypłynęła, że się spotykają i zaczynają o tym mówić, ale czy to jest prawda, czy to jest jakaś prowokacja, to tego nie wiem. Ale ja bym tak... Nie wiem, ten problem tych migrantów jest ciągle tutaj jakby podnoszony jako właśnie coś, co niby ma decydować o tej słabości Niemiec. Nie wiem, no ja sobie nie wiem tak naprawdę, jaki to ma związek z tym. No, gdyby Niemcy powiedzmy zdecydowali, że budują armię europejską, to co? To ci imigranci jakiś bunt podniosą, jakieś powstanie zrobią, nie wiem, nie będą chcieli uczestniczyć w tej armii, no... To są jakieś zupełnie jakby niewspółmierne problemy, więc może być tak, że w ramach relokacji będą się pozbywać i do innych państw przenosić. Może być tak, że jak przyjdzie do czego, to się pozbędą. A w ostateczności to na pewno te środowiska migrantów są tak spenetrowane i pod taką kontrolą niemieckich służb, że po prostu będą wiedzieć, co mają z tym zrobić. Kolejne pytanie. O, tu tyle naleciało, że muszę sobie przewinąć do góry. WK, czy Niemcy skorzystałyby na likwidacji Izraela, czy przeciwnie? To jest trochę złożona sytuacja, dlatego że te państwa są z sobą w wieloraki sposób powiązane różnymi interesami. Jakby problem Niemców jest taki, że jakby Izrael zniknął, no to byłaby kwestia jakichś przesiedleń do Europy i no chyba niekoniecznie to jest to, czego Niemcy by chciały, prawda, żeby tutaj właśnie coś takiego miało miejsce. Kwestia jest tego rodzaju, że ten sprawa niemiecko-izraelska jest tutaj dosyć kluczowa, dlatego że Niemcy i Izrael z jednej strony bardzo sobą współpracują, ale jednocześnie to są państwa, które oczywiście będą rywalizować o to, kto ma rządzić tą częścią Europy, prawda?
I prawdę powiedziawszy, może też być tak, że tak jak to w życiu bywa, prawda, że walka o łup, walka tutaj o tego, można powiedzieć, tego polskiego trupa może sprawić tak, że, no, że będzie to w interesie chociażby naszym i innych państw, bo może być tak, że się w pewnej chwili tak wezmą za łby, że może to być po prostu jakby jakieś rozwiązanie tego problemu, dlatego że Niemcy i Izrael to jest takie hasliby. Oni się nawzajem potrzebują, a jednocześnie jedni drudzy próbują, prawda, tych drugich w jakiś sposób wykolegować, zdominować, użyć do swoich własnych celów. I Polska jest takim miejscem, gdzie jedni i drudzy chcieliby rządzić po prostu najzwyczajniej w świecie, gdzie jedni i drudzy traktują to jako właśnie taki swój trochę kawałek tortu. No i zobaczymy, jak to się skończy, ale może się dziać ciekawie, tyle że ciekawie, ale strasznie. Kolejne pytanie, już jest ich tak dużo, że też mi zaczynają uciekać. Czy zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach może przynieść coś dobrego dla naszego nieszczęśliwego kraju? To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o sytuację Polski, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Jakby kwestia jest tego rodzaju, że straszy się wszystkich, prawda, tym Trumpem, ale to jest też trochę na zasadzie, żeby jakby tworzenia pewnej propagandy, że ten Trump będzie tak ważny i może tak wiele zmienić. Tutaj gdzieś tam się pojawia cała ta agenda tej walki z Deep State'em i tak dalej. Dla losów świata to już nie ma znaczenia, dlatego że Stany są upadającym hegemonem, będą miały coraz więcej problemów. Zresztą już teraz sprawa Teksasu, prawda, gdzie się już coraz głośniej mówi o tym, że istnieje w ogóle jakaś opcja secesji, prawda, tego południa, to już nie są żarty. Różne problemy technologiczne Amerykanów, tych informacji mnoży się coraz więcej, problem zadłużenia, więc raczej Trump będzie miał do czynienia z wieloma wewnętrznymi problemami, na których będzie musiał się skoncentrować. Natomiast dla losów Europy to już jest naprawdę sprawa drugorzędna. Ja wiem, że na razie to brzmi jakby trochę niewiarygodnie, jak to prawda Ameryka, ale zobaczymy. Jakby na razie idzie dokładnie to wszystko według takiego scenariusza, o jakim mówię. Stany są coraz słabsze, Chiny są coraz silniejsze i musimy po prostu mieć tego świadomość, co to dla nas oznacza. Jeszcze mamy czas na parę pytań. Terracini, z punktu widzenia cybernetyki, Niemcy są homeostatem samosterownym czy sterownym? Nie, no ja uważam, że Niemcy są jednak systemem, bym powiedziała, dość autonomicznym. Niemcy mają naprawdę swoje własne służby. Służby niemieckie nigdy nie zostały spenetrowane przez żadne służby zagraniczne. Oczywiście w stosunku do Stanów Zjednoczonych były państwem zależnym ze względu na to, że Stany Zjednoczone były hegemonem, ale tą zależność używały absolutnie w swoim własnym interesie. Wiedziały, jak tę zależność wykorzystać w swoim własnym interesie i przez ostatnie w szczególności 30 lat, co zresztą chyba Steinmeier w swoim orędziu powiedział, że przez te ostatnie 30 lat żadne inne państwo na świecie tak nie skorzystało na polityce właśnie tej amerykańskiej neoliberalnej jak Niemcy. Niemcy to wykorzystali, więc to pokazuje, że są systemem autonomicznym. A kwestia Izraela, to też trzeba pamiętać, że jakby te oba państwa mają, można powiedzieć, kwity na siebie i tu postawię kropkę. I jeszcze takie pytanie. Tom P. Czy można liczyć na odbicie Europy przez siły prawicowe i rozpoczęcie prawicowego marszu przez instytucje? Co to znaczy prawicowość, prawda? Czy to znaczy liberalizm, libertarianizm, jakiś taki właśnie nazizujący prawicowość, jakiś konserwatyzm? O czym my tu mówimy, prawda? Jakby to jest kwestia doprecyzowania, o jakich siłach mówimy. No, ja uważam, że tym właściwym kierunkiem jest ideologia narodowa, idea narodowa, tak jak chociażby to właśnie rozumiało Action Française, czy narodowa
prawa, demokracja, ale szans na to, żeby w tej chwili te siły same jakby odbiły Europę, moim zdaniem nie ma. Właśnie dlatego, że nie ma żadnej czytelnej takiej ideologii prawicowości i jedni będą chcieć właśnie być libertarianami, inni będą chcieli być bardziej konserwatywni i te środowiska prędzej czy później się pokłócą, bo nie mają zdefiniowanego wspólnego celu, jakiejś takiej wspólnej wizji europejskiej, więc ja powiem tak, no ja w tej chwili uważam, że my jesteśmy w takim momencie jak upadek Rzymu, jak po prostu zmierzch Zachodu, jakby pewien okres się kończy, zaczyna się jakaś nowa era i Europa pod wieloma względami będzie musiała chyba zaczynać od jakichś podstaw, bo ten poziom rozwalenia, rozbicia jest tak wielki, że jakby ja już nie patrzę w ogóle w stronę Zachodu, bo nie wierzę, że tam coś ożywczego może rzeczywiście przyjść. To już jest raczej właśnie taki upadek i rozpad i musimy pamiętać, że ostatecznie możemy liczyć tylko na siebie i zacznijmy w ogóle myśleć o sobie, w tym sensie, jaka jest nasza idea, jaką my widzimy przyszłość, a nie liczyć i nie patrzeć na to, co zrobią inni. Czy wpływy amerykańskie w partii Polska 2050 mogą ich wynieść do władzy w przyszłych wyborach, czy będzie to spadająca jednosezonowa gwiazda? Myślę, że tego to nikt nie wie. To zależy, prawda, od jakiejś tam konstelacji politycznej. No jak już wiemy, żona pana Hołowni jest jakąś tam krewną pana Brzezińskiego, więc no to wiele tłumaczy, prawda, wszystko w rodzinie, skoro takie koneksje rodzinne tam są. Jak będzie zapotrzebowanie, no to będzie szła w górę, a jak nie będzie zapotrzebowania, to nie. No, tak to się robi. No pewne partie są po prostu utrzymywane i żeby móc zareagować na określoną dynamikę sytuacji, prawda, w zależności jaka sytuacja będzie. I jeszcze ostatnie pytanie, pan polityczny, jaka jest wiarygodna książka o Dmowskim? Wiarygodna książka o Dmowskim. Prawdę powiedziawszy, to mam problem, żeby rzeczywiście podać jakąś książkę, bo ja chyba jednak swoją opinię o Dmowskim budowałam po prostu na podstawie lektury samego Dmowskiego. I chyba polecam po prostu po kolei czytać samego Dmowskiego, bo autentycznie nie przychodzi mi teraz do głowy żadne jakieś konkretne opracowanie, gdzie ta myśl zostałaby tak jasno wyłożona, bo Dmowski nie miał następców, po prostu nie miał następców, dlatego trzeba czytać go, po prostu go czytać bezpośrednio. Mhm. No tutaj to jest chyba ważne, bo niektóre opracowania mogą trochę nam przekłamywać. Tak, a w szczególności od razu mogę powiedzieć, książka Kim są polscy narodowcy, tutaj pana właśnie Chodakiewicza i Muszyńskich bodajże, absolutnie jest to przekręt, to jest właśnie gdzie się pod ideę narodową podstawia jej dokładne zaprzeczenie, więc jak ktoś chce dowiedzieć się, jak się robi dywersję ideologiczną, jak się właśnie pod pewne fasady podkłada zupełnie inne idee, no to właśnie ta książka jest takim przykładem. No to przynajmniej mamy polecenie, czego nie czytać. Tak, albo no wiedzieć, właśnie. Jak czytać. No tak, bo tamta część historyczna w wielu miejscach jest nawet wartościowa, ale im bardziej się zbliżamy do czasów współczesnych, no tym już robi się mniej ciekawie. Tak. Jak ona wyszła, to ja osobiście byłem ją bardzo zachwycony, ale teraz, kiedy się ją czyta po latach, gdzieś tam dalej chyba figuruje u mnie na półce, to wrażenia są bardzo ciekawe. W tym momencie fachowcy ją pisali, powiem tak. Fachowcy ją pisali. Najwyższej klasy specjaliści, tak. To się zgadza. Tak. Tak. W tym momencie już postawimy kropkę, bo czeka nas za chwilę kolejny program, powiem też jaki, więc w tym momencie kończymy tą rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani dr Magdalena Ziętek-Wielomska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję i za rozmowę, i za pytania.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy też za pytania, których wiele się po prostu nie zmieściło, za co bardzo przepraszam, ale czas nie jest z gumy, a już o 19:00 następny program z Stanisławem Michalkiewiczem, na który Państwa serdecznie zapraszam, a do którego też musimy tutaj wszystko przyszykować, więc chwila przerwy i wracamy. Dziękuję bardzo, prosimy oczywiście o łapki w górę, subskrypcje, komentarze, no a widząc po oglądalności, że program cieszy się popularnością, że chyba trafiliśmy w Państwa zapotrzebowanie, no to prosimy, jeśli rzeczywiście tak się stało, a to nie są, nie wiem, jakieś boty z Indii, to serdecznie prosimy o wsparcie również naszej działalności finansowo, no bo inaczej z samych, prawda, kliknięć to stacja nie będzie funkcjonować. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia.